Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ze sportowym przytupem chce zacząć nowy rok. Dwa lata pandemii i izolacji mocno dały się we znaki każdemu z nas, dlatego trenerzy z Kobierzyc zadbają o formę mieszkańców pod hasłem Get Fit Now. Zadbaj o formę właśnie teraz. Jest to nowa oferta, która się pojawiła po latach w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji, tutaj na siłowni. Będzie trzech trenerów, które będzie prowadzić swój trening. Ja osobiście poprowadzę trening atak na brzuch i pośladki. Jest to fajna oferta dla pań, które chcą zadbać o swoją sylwetkę, o swój brzuch, bo dzięki temu lepiej się czują, lepiej wyglądają. Na zajęcia może przyjść każdy, wejściówki są płatne, jednak ich koszt różni się od sieciowych siłowni ze względu na wsparcie gminy Kobierzyce oraz samego ośrodka. Trening dla pań, atak na brzuch i pośladki poprowadzi Monika Romanow. Nie mogę zdradzić tajemnicy, będzie taka niespodzianka. Każdy, kto przyjdzie, to mam nadzieję, że zostanie zaskoczony. Piekielny trening skierowany do wszystkich, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, wydolność i wzmocnić swoje mięśnie, poprowadzi Sebastian Słobodzian. Piekielny trening polega na tym, że wprowadzamy dużą intensywność w treningu. Robimy 8-10 powtórzeń w serii, robimy 8 serii i robimy w trzech płaszczyznach. Robimy to na przykład trening klatki piersiowej na ławce płaskiej, na ławce skośnej, robimy trening na bramie. Odpoczywamy 30 sekund i stosujemy ciężar 50% ciężaru maksymalnego. Oprócz zajęć dla dorosłych, Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje coś specjalnego na ferie zimowe dla najmłodszych, które dla Dolnoślązaków rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 13 lutego. Szykujemy w dni otwarte dla dzieci i młodzieży. Będą one trwały od rana do popołudnia i zapraszamy na naszą stronę internetową. Wszelkie informacje na temat treningów i terminów można znaleźć na stronie KOSIR-u. Zapraszam wszystkie panie na wyzwanie. Szczegóły na www.sportkobierzyce.pl. Tam będą podane terminy. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.